Cześć, witajcie. Tak na moment się z wami łączę z informacją o awarii elektrowni w Zaporożu. Nie wiem, czy pamiętacie, 24 sierpnia udostępniłem post, że coś się dzieje, po prostu tam z tą elektrownią, że prawdopodobnie nastąpił wybuch. Po prostu dostawałem telefony w środku nocy, o godzinie 2 w nocy dostawałem telefony od ludzi, znajomych, przyjaciół, żeby pozamykać okna, żeby uważać, że coś się stało w elektrowni w Zaporożu. Jak wszyscy dobrze wiemy, elektrownia w Zaporożu była ostrzeliwana przez oddziały Azora, przez ukraińskie wojska. Gdzieś trafiłem na taki filmik, który chciałbym wam przedstawić, chciałbym wam puścić. Pada deszcz, wyszedłem na zewnątrz, ponieważ w środku, gdzie teraz przebywam, emeryci zrobili sobie dyskotekę. Ale tak na szybko wam puszczę. Jak widzicie, jest nawet nieogolony. Wracamy z Moniką. Ze Szczecina. Właśnie dokładnie 3 minuty temu dostałem telefon, słuchajcie. Bardzo ważna rzecz, ponieważ dostałem telefon o tym, że nastąpiła awaria elektrowni atomowej w Zaporożu. Okoliczne miejscowości dostały prikaz spożywania oczywiście odpowiednich tabletek. Wiecie, o czym mówimy? Mówimy najprawdopodobniej o płynu Lugola i o jodzie. Jest to wiadomość absolutnie pewna na 100%. Jest to od mojego znajomego, którego żona ma siostrę w tej okolicy i ta informacja jest absolutnie, absolutnie pewna. Nasze media państwowe nie podają żadnych informacji na temat tej awarii. Jak wiemy, ona była obstrzeliwana przez wojska ukraińskie i doszło do wycieku radioaktywnego w elektrowni Zaporoże. Cała masa spada pyłu radioaktywnego na okoliczne miejscowości koło elektrowni. Informacja, tak jak mówię, jest potwierdzona na 100%. Ciekawe, kiedy nasze media zaczną o tym mówić. Zatrzymaliśmy się specjalnie z Moniką w samochodzie, jak widzicie, jesteśmy, żeby was o tym poinformować. Dowiedzcie się, co i jak możecie, dopiszcie w komentarzach, jakie należy przedsięwziąć kroki, bo wiadomo, jakie dawki tego płynu Lugola i tego jodu trzeba zażyć, aby to w jakiś sposób zneutralizować skutki uboczne możliwego opadu radioaktywnego. I pilnujmy tego tak naprawdę, bo to jest absolutna, mówię wam, pewna informacja. I co jeszcze mogę wam powiedzieć? Jak będziecie mieli te dawki, to napiszcie w komentarzach, w jakich dawkach powinno się i co zażywać. Wiem tylko, że trzeba to zrobić bardzo szybko, ponieważ te dawki powinny być już w organizmie, zanim ewentualnie nastąpi skażenie powietrza. Też oczywiście tutaj trzeba uwzględnić, jak będą wiatry wiały, czy te wiatry przywieją tą chmurę nad Polskę, czy gdzieś może w drugą stronę. Tutaj też jakaś jest szansa, że wiatry będą w inną stronę będą szły. Chociaż parę dni temu, jak pokazywałem wam symulację, na której jest z prasówek, ona nie była widoczna, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że między innymi Polska będzie tymi wiatrami i tymi pyłami skażona, szczególnie południowa Polska, południowo-wschodnia Polska. Także pilnujmy tego, słuchajcie, jeszcze raz i mówię, live stał absolutnie, no dla mnie sensacja, dla mnie to jest w ogóle, wiecie, wy może nie, ja przeżyłem rok 1986 i awarię elektrowni w Czarnobylu, także wiemy też, jak późno media mainstreamowe pokazały, co się stało, także pilnujmy teraz tego. Mówię, informacja jest z pierwszej ręki, od siostry mojego bardzo dobrego znajomego, która mieszka w okolicach Zaporoża. Także pilnujmy, dbajmy, szukajmy i informujmy innych o tym, bo czas tutaj gra rolę. Do zobaczenia najprawdopodobniej jutro. Trzymajcie się ciepło. No, hej. No to tyle wam chciałem przedstawić, tak na szybko. Ja się urodziłem w roku 1986 i to, co się działo, to, co się stało, zdarzyło w Czernobylu, znam tylko z opowiadań mamy, że też zostali poinformowani dużo, dużo po czasie. Też wskazywano pić płyn Lugola,
Zamykali ludzie okna, uszczelniali. Także łączę się z wami tylko z tą informacją, że jest to pewniak, tak jak opowiadał ten pan, że jest to pewniak, ma wiadomość z pierwszej ręki. No i co no, 24 sierpnia, dobrze mówię? Na początku live'a mówiłem tą datę. Dostałem w środku nocy telefony, otrzymywałem od bardzo mi bliskich, znajomych, przyjaciół, że coś się odwaliło w elektrowni. No i to by miało sens, że teraz dopiero, chociaż media mainstreamowe nie mówią o tym. Ale no cóż, można wywnioskować, że mamy powtórkę z 1986. Też nie było mowy, nie było informacji od początku, na gorąco. Dopiero po czasie ludzi informowali, jak już skażenie sobie wędrowało w powietrzu. To tyle na dzisiaj. Ja sobie wyszedłem tutaj na zewnątrz. Jest lekka ulewa w łebie. No i co, wracam. Chciałem się z wami właśnie podzielić tą informacją. No i co, no i wracam do środka. Wracam do środka. Rozsyłajcie, udostępniajcie znajomym tą informację, ponieważ uważam, że jest bardzo ważna. No to tyle. Trzymajcie się i spokojnych snów. Informujcie swoich bliskich o tym wydarzeniu. Szukajcie przede wszystkim informacji w internecie. Możecie wklejać w komentarzach. Cokolwiek znajdziecie, wklejacie w komentarze. Jakieś potwierdzenia jeszcze większe niż ten pan, który ma, jak sam powiedział, informacje z pierwszej ręki. No to tyle. Chciałem was tylko poinformować, ponieważ uważam, że to nie są żarty. Że to nie są żarty, że to nie jest błaha sprawa i każdy powinien o tym wiedzieć, ponieważ media mainstreamowe i nasz nierząd, sami wiecie. Dobranoc.